Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Chwała niech będzie Tobie, Władco życia i światła, który swą własną mocą śmierć i mrok zwyciężyłeś. Ty nas obmyłeś z grzechu w chrzcielnej wodzie zbawienia, abyśmy mogli wkroczyć w bramy Twego Królestwa. Pomóż więc Twoim sługom zdążać drogą wierności, spełniać z weselem wolę Ojca, który jest w niebie. Bądź uwielbiony, Panie, z Twoim Ojcem i Duchem. Bądź dla nas jasnym słońcem prawdy, dobra i łaski. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony. Nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia, moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd otoczyły mnie jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Teraz ratuje was chrzest i nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który jest po prawicy Bożej. Uradowali się uczniowie. Alleluja. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc zmartwychwstanie Chrystusa, w pełni przeżywali radość z naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.